Siema! Siema! Chcieliśmy podsumować 28. Zabrzeński finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak wiecie, nieprzerwanie od 4 lat. Zabrzeński finał trwa 2 dni, czyli sobota, niedziela. Drugi raz robiliśmy pod Platanem i właśnie teraz przyszedł czas na podsumowanie. W tym roku do Wośpowych Puszek w Zabrzu trafiło, uwaga, 171 160 groszy. Pobiliśmy kolejny rekord o prawie 10 tysięcy. 11 stycznia odbył się 4. Zabrzeński Bieg Orkiestrowy pod hasłem Bieg dla Wośp. Wzięło w nim udział 320 osób, które biegały na dystansie 3,6 km w parku leśnym przy ulicy Czołgistów w Zabrzu. Biuro zawodów było w naszej zaprzyjaźnionej szkole dzięki uprzejmości pani dyrektor Grażynki w szkole podstawowej numer 15. Każdy z biegaczy otrzymał od nas odlewany medal w kształcie serca. Pokaż wszystkim, jaki ładny. I każdy otrzymał fantastyczny dyplom za udział w biegu. Była z nami firma Reshape Fitness Zabrze, która prowadziła fantastyczną rozgrzewkę dla wszystkich biegaczy. I również Reshape Zabrze 12 stycznia zrobił 24-godzinny bieg u siebie na bieżniach maszynowych, który pobił zeszłoroczny rekord i zabrali ponad 2,5 tysiąca złotych na cele wośpowe. Równocześnie ze startem 4. Zabrzeńskiego Biegu dla Wośp wystartowała nasza duża impreza pod Centrum Handlowym Plata. Już od godziny 12 zaczęliśmy tam grać i karmić ludzi, dlatego że był tam zlot food trucków połączony z imprezą, na której na początku grał dla nas DJ Twitter oraz DJ Hudy, a później zaczynają się koncerty. W sobotę zagrał dla nas Tequila Sunrise, Fonogon, Minimum Masy, Transgresja. Gwiazdą sobotniego finału był występ grupy Tabu. Niedziela, czyli najważniejszy dzień w całej Polsce, gdzie jest to wyjątkowy dzień i wszyscy wtedy wychodzą na ulicę, obojętnie jaka by nie była pogoda. W Zabrzu też było Was dużo, za co bardzo serdecznie Wam dziękujemy. Mieliście moc pozytywnej energii. A co się działo w niedzielę? No w niedzielę były oczywiście koncerty, były food trucki. Koncerty finałowe rozpoczęły oczywiście najpierw DJ Twitter i DJ Hudy. Tutaj była część DJska, część koncertową rozpoczął zespół Samson. Kolejny koncert to Dobrzy Ludzie Dzieciom, Suzy Y, enigmatycznie do Czech, Bymów Sztuka. Jeden z najwspanialszych koncertów był to koncert chóru Resonans Contutti. Gwiazdą niedzielnego wieczoru był Abradatu. Licytacje były, które zaczynały się od 16 z samej... Uwaga, uwaga! 7! 7! Uwaga, uwaga! 800! 800! 900! I 1000! Gratulacje, dziękuję! Z samych licytacji zebraliśmy ponad 7 tysięcy, za co bardzo Wam dziękujemy, bo to Wasz wkład, Wasze zaangażowanie. Ale trzeba wspomnieć, że między koncertami wystąpiły Zachustowane Mamy. Następnie było Światełko do Nieba w wykonaniu Teatru Namtara. A oprócz tego co? Było dużo, dużo fantastycznych atrakcji. Widzieliśmy, że fajnie się bawicie. Był zlot klasycznych samochodów, które przyjechały naprawdę w ogromnym, ogromnym tłumie, że nie byliśmy w stanie pomieścić się na placu pod Platanem. Było z nami OSP Makoszowy i OSP Mikulczyce, które dzielnie z nami walczą już 4. rok. Był Speed Travel, który woził Was kładami i była firma Rival, która wnosiła Was pod niebo, żeby zobaczyć całą imprezę z góry. Byli z nami ludzie z Motorad, którzy pokazywali Wam, jak bezpiecznie jeździć samochodem. Była ekipa śmiercioodpornych. Klasyki, o których tutaj wspomniała, to Zabrzeńskie Stowarzyszenie Miłośników Motoryzacji. I była z nami jeszcze ekipa motocyklistów z Firebirds. Także bardzo serdecznie Wam dziękujemy za to, że byliście z nami. I mamy nadzieję, że będziecie z nami również przy organizacji kolejnego finału. Pamiętajcie, 29. finał w Zabrzu pod Platanem, drugi weekend stycznia. Siema! Siema!